Cześć! Witam Cię w filmiku, gdzie napiszemy sobie naszą pierwszą aplikację mobilną z wykorzystaniem C#, a konkretnie technologii Xamarin Forms. Główną zaletą Xamarina jest to, że aplikacje są wieloplatformowe, tak zwane hybrydowe, czyli mamy aplikacje zarówno na Androida, jak i na iOS, bo to są te dwa największe systemy w tym momencie. No i właśnie, żeby Ci pokazać, że C# nie jest tylko tak super związany z Windowsem, no i jako, że mamy taki temat właśnie zahaczający platformy mobilne, iOS-a, to stwierdziłem, że nagram eksperymentalny filmik na Macu. Także mamy teraz Visual Studio for Mac, możesz sobie go pobrać normalnie ze strony Microsoftu i ogólnie chcę Ci teraz ten filmik pokazać na Macu ze względu na to, że piszemy aplikacje mobilne, więc fajnie mieć dostęp do emulatora iOS. No i też te emulatory ogólnie działają szybciej na Macu, więc tak jak Ci chcę na filmie pokazać, nie na prawdziwym telefonie, tylko na filmie, na emulatorze, to wydaje mi się, że takie rozwiązanie będzie lepsze. No i też chcę udowodnić, że C# to nie jest tylko Windows. Aplikacja, którą sobie dziś napiszemy, będzie to zwykły to-do list. Czyli będziemy chcieli mieć zadania, dodawać nowe, i zaznaczać te, które już ukończyliśmy. I ten efekt osiągniemy oczywiście w tym filmiku, tylko żeby nie był on za długi, no i też jako, że to jest pierwszy filmik w ogóle z aplikacji mobilnych, to wykorzystamy to, co nam Visual Studio samo podaje, bo przy tworzeniu nowego projektu ten taki domyślny stan tego projektu aplikacji mobilnej nie jest to pusty kod, nie jest to jakby pusty projekt, tylko tam już są jakieś pliki, są już zrobione pewne rzeczy przygotowane przez Microsoft, więc jako, że zobaczysz za chwilę, że tam jest trochę to związane z jakimiś tam itemami na liście, właśnie zadaniami, to wykorzystamy sobie to, co już jest defaultowo i po prostu ulepszymy sobie to trochę, dodamy jakieś checkboxy, żeby dało się te zadania zaznaczać, jakieś nowe feature'y, ale ogólnie będziemy bazować właśnie na tym, co defaultowy projekt dostarcza, żeby ten odcinek nie wyszedł za długi. Bardziej się skupię na tym, żeby Ci wytłumaczyć, co gdzie jest, co jak działa i ogólnie jak przebiega proces kompilacji, jak to działa właśnie te Xamarin Forms, że to jest hybrydowe, że jak tu wpisać aplikacje na Androida, na iOS-a. Chcę Ci ogólnie to wszystko pokazać. Myślę, że wystarczy tego wstępu, mamy dużo do roboty, więc przejdźmy do utworzenia naszego projektu. W Visual Studio, jak jesteśmy, możemy sobie kliknąć File, New Solution i stworzy nam to nową solucję. I jak widać, możemy tutaj przy Multiplatform, jak klikniemy App, mamy Xamarin Formsy, czyli właśnie ta wersja Formsy, to jest wersja Xamarina, która jest hybrydowa. No i mamy do wyboru albo właśnie taką pustą, albo też mamy tutaj Master Detail Forms App. No i właśnie to sobie użyjemy. Tutaj będzie trochę już kodu napisanego. Będziemy mieli takie menu, które będziemy mogli sobie przełączyć pomiędzy stronami. Ogólnie coś, co się nam przyda i ułatwi nam trochę zadanie. Nie będzie ten filmik kilkugodzinny, tylko damy się radę zmieścić w jakimś takim rozsądnym czasie. Jak sobie nazwiemy naszą apkę? To do list po prostu. To do list. Chcemy, żeby był Android, chcemy, żeby był iOS. Backendu nie potrzebujemy na razie. Klikamy Next, Project Name To Do List, Location to zostaje jak jest. Klikamy Create i tworzy nam projekt aplikacji mobilnej. Utworzyło nam projekt i mamy po lewej stronie trzy projekty. To Do List i to jest projekt, który będzie szerowany pomiędzy Androidem i iOS-em i tutaj piszemy praktycznie 99% kodu, czyli po prostu piszemy raz aplikację, a i Android i iOS sobie na podstawie tego kodu generują swoje wersje na te platformy. Dlatego właśnie to jest aplikacja hybrydowa, bo możemy raz ją napisać tutaj i ona będzie już kompilowana i na Androida i na iOS-a. Ale czasem coś trzeba zrobić takiego z pracą specyfik, na przykład jakieś notyfikacje czy coś w tym stylu, co jest takie bardzo platform specyfik i Android robi to w inny sposób niż iOS. No to mamy jeszcze projekty .android i .ios. Właśnie do tych czynności. I jak chcemy coś zrobić platform specific, tylko dla Androida coś chcemy zaimplementować, to robimy to w tym projekcie, tylko dla iOS-a to robimy to w tym projekcie. Pierwsze, co sobie zrobimy, myślę, to skompilujmy sobie te nasze aplikacje, zobaczmy, co mamy jakby defaultowo, na czym będziemy bazować. Możemy sobie wybrać nasz projekt Android Setup Startup Project i możemy go skompilować, tylko musimy wybrać urządzenie. Ja tu już mam wybrane jakieś, ale jak tu klikniecie i klikniecie Manage Android Devices, to wyświetli Wam się okienko, gdzie możecie dodać sobie nowe urządzenia androidowe. No i tutaj możecie sobie wybrać jakieś tam piksele, nexusy. Ja ogólnie już sobie wybrałem Wersja jakby nie ma znaczenia, bo będzie to działać na wszystkie wersje, które wspieracie. A żeby zobaczyć, które wersje wspieracie, to ja tutaj sobie wybiorę to urządzenie i wychodzicie w To Do List Android i prawym przyciskiem myszy i klikacie Edit Project File. I tutaj będziecie mogli zobaczyć, które API wspieracie. Jak widać, Target Framework Version jest V9.0. Czyli jak widać, wspieramy defaultowo Androida od 9. Dobra, no to skompilujemy sobie apkę Androidową, klikamy tutaj Play i apkę na Androida otworzyło mi teraz emulator, który widzicie na ekranie i on się musi jakby włączyć, to jest tak jakby emulowane urządzenie, czyli zamiast podłączać fizyczny telefon, możemy po prostu użyć takiego emulatora. On jak widać otwiera od razu Androida i tutaj będziemy mogli naszą aplikację testować. No i jest to fajne, bo jakby nie musimy podłączyć cały czas telefonu, tylko możemy na bieżąco sobie na komputerze pisać kod i widzieć efekty. Oczywiście ma to swoje minusy, emulator jest oczywiście wolniejszy niż zwykły telefon, a szczególnie na Windowsie. Na Windowsie no te emulatory trochę gorzej działają, są dosyć powolne, chyba że macie jakiś porządny procesor. Ogólnie zależy to bardzo od sprzętu. Uruchomiło już emulator, jak widać mamy normalnego Androida, on jakby sobie tu działa, możemy sobie klikać myszką, tak jakbyśmy dotykali palcem. No i teraz uruchamia się aplikacja, jak widać ona dalej się kompiluje. Zawsze pierwsza kompilacja trwa długo, to po pierwsze, a po drugie ten emulator się do końca nie włączył. Jeszcze tutaj parę rzeczy się jakieś doinstalowuje, więc no ten pierwszy raz jak odpalamy to trzeba chwileczkę poczekać, ale potem już zobaczycie, że kompilacje będą bardzo szybkie i zaraz Wam to pokażę. Aplikacja się już uruchamia, jest to właśnie pierwsze uruchomienie, już się skompilowała i jak widać mamy tutaj jakieś itemki na liście, możemy w te itemki kliknąć, dostajemy jakby całe ich deskrypcje, czyli tam tytuł i opis. Możemy dać wstecz, tu mamy menu, browse i about. W aboutie mamy jakieś tam rzeczy o Xamarinie. No i mamy tą listę i możemy dodawać nowe itemki. Klikamy add, możemy sobie cokolwiek wpisać, save i dodaje nam itemek na listę. Czyli widać takie to-do list, bardzo, bardzo ubogie, to już mamy. Naszym celem w tym odcinku będzie właśnie trochę to ulepszyć, żeby to nie było bardzo, bardzo ubogie, tylko no było takie, jakbyśmy chcieli, na przykład datę wykonania zadania, pasuje dodać. No i też jak chcemy wykonać zadanie, no mamy to zadanie już zrobiliśmy i chcemy je usunąć z tej listy, no to pasuje takiego checkboxa, że zaznaczyć, że jest zrobiony. Więc sobie właśnie to zrobimy w tym odcinku, trochę to ulepszymy. No i ogólnie pokażę Wam wszystkie te pliki, które tutaj są stworzone, jak to wszystko działa i gra ze sobą. Zanim to zrobimy, jeszcze zobaczmy stronę iOS-a. No mamy Maca, więc jest ta możliwość, żeby zobaczyć iOS-a. Czyli tutaj mogę sobie teraz dać prawym na projekt iOS, Set as Startup Project i zrobić kompilację do iOS-a. Tego emulatora androidowego nie będę wyłączał, bo nam się przyda za chwilę. Zobaczymy, jak będą chodzić dwa emulatory obok siebie. Więc wyłączmy teraz tutaj aplikację z Androida i klikamy kompilację, tym razem na iOS-a. Urządzenie już mam wybrane, iPhone 11, iOS 13.6. Tutaj akurat z tymi urządzeniami Apple jest dużo prościej, nie trzeba wybierać swoich urządzenia, tylko one są już od razu preinstalowane. Jedyne co trzeba mieć to Xcode'a zainstalowanego na Macu, no ale jeśli już tworzycie aplikację na iOS-a, to no, zapewne to macie. Dobra, więc teraz się uruchamia emulator iOS-a. Jak widać mamy teraz dwa telefony obok siebie. Tutaj mamy iPhone'a, jak widać on się dużo szybciej uruchomi i od razu mamy aplikację. Jest on bardziej zoptymalizowany pod Maca, no to jest jakby wiadome, to jest ich sprzęt, więc dlatego tak to się dzieje. Dlatego ogólnie jeśli robicie na Macu Xamarina, to polecam jednak korzystać z emulatora iOS-a, bo jak widać aplikacja wygląda tak samo, nawet możemy sobie uruchomić obok siebie. I ogólnie, skoro piszemy w Xamarin Forms, no to to jest hybrydowa aplikacja, więc ona będzie wyglądać tak samo tu i tu. Wiadomo, tam z małymi zmianami platform specific. Więc takie jakby testowanie logiki, czy coś, czy jakiegoś tam wyglądu, to możemy sobie robić na emulatorze iOS. Nawet jak piszemy aplikację na Androida, będzie to dużo szybsze. No i jak widać mamy dokładnie samą aplikację, też możemy klikać na itemki, możemy dodać nowego, save. I mamy menu z aboutem. No to jest dokładnie to samo. Działa fajnie, szybko. Mamy dwa emulatory. Dobra, także wiemy już, na czym będziemy bazować, znamy naszą aplikację, więc teraz przejdźmy do kodu, pokażę Wam, gdzie co jest. Przechodząc do kodu, pierw sobie ustalmy, co z tymi dwoma projektami .android i .ios. To są projekty platform specific i ogólnie na podstawowym poziomie Xamarin Forms raczej ich nie wykorzystujemy. Tam się robi bardziej zaawansowane rzeczy, które naprawdę trzeba rozwiązać konkretnie do danej platformy, więc na ten moment nie będą nas za bardzo interesować, no bo nie będziemy tam nic zmieniać. Jedyne, co chcę Wam pokazać, to gdzie się program zaczyna, tak? Każdy program się gdzieś zaczyna, w takich normalnych konsolowych programach mamy funkcję main, a jak to jest w przypadku aplikacji mobilnych? W Androidzie mamy coś takiego jak MainActivity.cs, tutaj jest nasza jakby główna aktywność i ta activity to jest właśnie rzecz typowa dla Androida. I to tu właśnie się zaczyna program, main activity to jest ta taka główna, która się rozpoczyna na początku. I jak widać, co tu jest robione? Jest robiona inicjalizacja Xamarin Forms i jak widać ładowana jest aplikacja New App. A to app będziemy już pobierać z projektu tego szerowanego, zaraz Wam go pokażę. No i tak samo w przypadku iOS-a też mamy AppDelegate.cs i tutaj mamy dokładnie to samo. Xamarin Forms init i load application new app. Czyli jak widać, w taki sam sposób się ładują obie aplikacje i do iOS-a, i do Androida. No i to jest właśnie ten punkt startowy każdej aplikacji. Możemy tę aplikację zminimalizować i zostaje nam ten główny projekt szerowany, to-do list. No i jak on wygląda? No mamy tutaj new app tworzone, więc może zobaczmy, co to jest to app. W app.xaml mamy code behind appxaml.cs i tutaj jest nasza aplikacja. Jak widać, to jest klasa app, dziedziczy po application, to jest taka defaultowa klasa właśnie do aplikacji w Xamarin Forms. No i tutaj się dzieją takie podstawowe rzeczy, to jest też właśnie ten moment, to jest start aplikacji, bo jak widzieliście przy ładowaniu i Androida i iOS-a, pierwsze co się robi, to się ładuje właśnie tą aplikację, to app. Więc jeśli coś chcemy zrobić na początku, to robimy to tutaj. Czyli na przykład takie jakieś dependency injection, czy coś w tym stylu właśnie robimy tutaj, bo to jest ten nasz punkt startowy aplikacji. Więc nie wchodząc w szczegóły platformowe Androida, iOS-a, tylko bazując tylko na naszym szerowanym projekcie, można powiedzieć, że nasza funkcja main to jest właśnie ten konstruktor, który się tutaj wykona i to jest właśnie ten punkt startowy naszej aplikacji. No i tutaj jak widać jest rejestrowany MockDataStore. W tym MockDataStore mamy te itemki, takie co było na początku, te 5 itemków takie na sztywno wpisane, to one są wszystkie tutaj. No i mamy też MainPage, po prostu ładowanie strony. To weźmy sobie do tego MockDataStore. Na Windowsie robilibyśmy to przez Ctrl plus F12, ja tutaj robię to przez Command I. No i widzimy tutaj w konstruktorze jest tworzona lista właśnie tych itemków, które były wyświetlane w tej aplikacji. No i tak one wyglądają, one są na sztywno po prostu wpisane. I jak widać mamy metody, mamy dodawanie itemka, update'owanie jego i usuwanie. Jak wiemy, chcemy teraz w naszej aplikacji zrobić tak, żeby te zadania dało się usuwać. Po prostu jak skończyłem zadanie, chcę je zaznaczyć, że je zrobiłem. Więc fajnie, że mamy tutaj delete'a, to go od razu wykorzystamy. No jak widać tutaj jakiś kod tam jest napisany, więc tak wygląda ten MockDataStore. Może przejdźmy teraz po kolei, co się znajduje w tym projekcie. Mamy folder models. No i tu są dwa modele. Jeden to jest do tych itemków na liście menu. Te co mamy obecnie browse i about. No i tutaj jest item, to chodzi o to zadanie. Tutaj będziemy mogli sobie dopisać na przykład datę ukończenia zadania, więc może sobie to zróbmy. Oprócz id text description chcemy jeszcze mieć public date time finished date. Data, kiedy ukończyłem zadanie. Dobra, zapisujemy i mamy tutaj nasz item już skończony. Mamy dwa serwisy. Jeden to jest interfejs do tego serwisu MockDataStore, więc tak naprawdę to jest jeden serwis. Nie będziemy tutaj nic jakby zmieniać, bo to już jest jakby zrobione. Mamy funkcję delete, którą będziemy wykorzystywać. No i teraz dwa najważniejsze foldery w Xamarin Forms. View Models oraz Views. Ogólnie, dlaczego to jest tak nazwane, to ma związek ze wzorcem projektowym, który się nazywa MVVM, Model View, View Model. No i to jest właśnie coś, co na tym poziomie zaawansowania nie będzie pewnie jeszcze takie jasne, dlatego jeśli chodzi o serię z WPF-a, którą już rozpocząłem na tym kanale i już się pojawiły dwa odcinki, to tam będziemy sobie tłumaczyć bardziej właśnie ten model View Model, na czym polega, jak ten wzorzec wykorzystywać w praktyce i ogólnie dlaczego jest taki fajny. No i też warto wspomnieć, że ten wzorzec projektowy nie jest wykorzystywany tylko w C#, chociaż w C# jest bardzo popularny, jak widać i w Xamarinie, i w WPF-ie, i w innych technologiach też jest wykorzystywany, ale to właśnie w innych językach też jest wykorzystywany, bo to jest taki unikalny wzorzec projektowy, tak jak jest MVC, tak samo tutaj mamy MVVM do takich aplikacji bardziej niewebowych. Więc żeby nie komplikować niepotrzebnie tego filmiku, to powiedzmy, że ten wzorzec sobie omówimy tak szczegółowo, na czym polega, jak go używać w przyszłych odcinkach. Postaram się to jak najprościej wytłumaczyć. A na ten moment musicie wiedzieć tylko tyle, że po prostu każdy view model jest podpięty do danej strony. Strony są w folderze views, po prostu każda strona ma swój jakby plik XAML i do każdej strony jest podpięty dany view model. Czyli na przykład mamy tutaj ItemsPage i do tej strony jest podpięty ItemsViewModel. Mamy ItemDetailPage, do tej strony jest podpięty ItemDetailViewModel. No i chodzi o to, żeby logikę, to jest skrótowa definicja, żeby właśnie logikę związaną z daną stroną nie robić w code behind, czyli nie robić tutaj w XAML.cs, chociaż tutaj jak widać coś jest zrobione, niekoniecznie wiadomo dlaczego, ale właśnie żeby zamiast tego tutaj robić, tylko po prostu podpiąć tutaj binding context, to się nazywa tak, czyli właśnie sam ten moment podpięcia tego view modelu, żeby ta strona wiedziała, że ma swój prywatny view model do użycia, to właśnie się go przypisuje w taki sposób, binding context równa się ten view model. No i chodzi o to, żeby właśnie kodu już nie pisać tutaj, tylko kod pisać we view modelu, czyli kod, logika będzie tutaj. I co to nam daje? Daje nam to bardzo dużo jakby plusów, ale głównym powodem jest to, że ten viewModel teraz możemy wykorzystać zarówno tutaj w Xamarinie, ale też ten sam dokładnie viewModel możemy wykorzystać na przykład w WPF-ie. I wtedy możemy jakby szerować ten kod pomiędzy platformami, czyli na przykład jeśli tutaj byśmy napisali dużo kodu, to tego kodu już nie skopiujemy do WPF-a, bo tam będzie inaczej, tam już nie będzie, tak jak tutaj, tych klas ContentPage, jak widać, zawiera się w Xamarin Forms, klas Xamarin Forms.ContentPage. Czyli to jest jakby specyficzny dla Xamarin Forms, tutaj mamy usinga nawet. Więc tego byśmy nie mogli w WPF-ie użyć. A ViewModel jest zwykłą klasą C#-ową. I tutaj możemy to jakby wykorzystać na innych platformach. No to jest taka jedna z wielu korzyści. Ogólnie chodzi o to, żeby odseparować też ten kod, żeby też bazować na tak zwanych eventach, na przykład tutaj mamy Observable Collection zamiast listy. Ona działa dokładnie tak jak lista, ale informuje jakby te strony, ten plik XAML, czyli ten jakby front aplikacji, informuje o na przykład zmianach, czyli jeśli coś dodamy do tej listy, to automatycznie się widok zupdate'uje, od razu będzie wyświetlony ten nowy itemek. Także jest dużo jakby funkcjonalności, jest dużo logiki związanej z tymi view modelami, to nam daje dużo korzyści, ale tak jak mówię, nie ma co komplikować niepotrzebnie sprawy na ten moment. No kod, który zastaliśmy defaultowy od Microsoftu, no wykorzystuje ten wzorzec projektowy i bardzo dobrze, bo to jest naprawdę dobra decyzja, no ale jednak my jesteśmy jeszcze wcześnie w etapie naszej nauki, ogólnie do netu, żeby właśnie jeszcze tego jakby nie poznaliśmy tutaj na YouTubie, na tym kanale, więc powiedzmy, że to się pojawi w przyszłości. Dobra, przejdźmy może dalej. Chodzi o to, że mamy tutaj 4 modele, tutaj jest jakaś podstawowa logika, jak widać, jak mamy coś ICommand, to jest powiązane z batonem, czyli tak jak wcześniej w WPF-ie na przykład, jeśli oglądaliście tamte filmiki, podpinaliśmy event na kliku, to tutaj w tym MVVM-ie możemy zrobić propercję typu iCommand i podpiąć tą komendę. No jak widać, komenda wywołuje nam jakąś tam funkcję na kliknięciu. No i to działa dokładnie w taki ten sposób, tylko chodzi o to właśnie, żeby ta funkcja była w view modelu i robimy to za pomocą komend. Tutaj mamy jakiś bazowy view model, między innymi po to, żeby właśnie tutaj informować frontend o zmianach. To też jakby to już jest napisane, tego nie musimy analizować na ten moment. Chodzi o to, że jak teraz na przykład dodamy itemek, to on się automatycznie pojawi w aplikacji, więc nie musimy się tym martwić. Po prostu to jest takie jakby ułatwienie życia. No i mamy te 4 view modele. Jak chcecie, to możecie sobie ten kod jakby bardziej zanalizować, ale naprawdę nie ma tu za dużej filozofii. No i przejdźmy teraz do widoków. No głównie będziemy tutaj operować i mamy widoki w języku XAML, czyli dokładnie tym samym, co używaliśmy w przypadku WPF-a. Nawet jeśli oglądaliście te odcinki WPF-a, to pewnie kojarzycie Grida, Grid Row Definitions, jak widać tu dokładnie tak samo działa, więc jest to jakby znajome środowisko dla programistów WPF-a i ogólnie fajne jest to, że właśnie .NET unifikuje te wszystkie platformy, czyli jeśli programujesz sobie aplikację na Windowsa i chcesz spróbować aplikacji mobilnych, to czujesz się naprawdę zaznajomiony z tym i nie jest to dla Ciebie nowość, bo tak naprawdę piszesz dokładnie w taki sam sposób, tylko zamiast na przykład StackPanel używasz StackLayout, po prostu są inne nazwy, ale ogólnie sama koncepcja jest dokładnie taka sama i piszemy właśnie w podobny sposób. Dobra, także no, mamy tutaj gotowe jakby strony, to mamy stronę o Aboucie, mamy stronę ItemDetailPage, mamy ItemsPage. ItemsPage służy do wyświetlania tych itemków jakby w liście i on tą listę sobie dostaje tutaj CollectionView, Items Source i ma zrobiony binding do Items. W jaki sposób działa binding? Właśnie wiąże tą listę z tym, co jest we view modelu, czyli jak mamy item source, czyli źródło itemków, czyli to, co ma wyświetlić w tym collection view. Collection view to jest po prostu zwykła lista jakichś tam kontrolek. No i to jest powiązane z items, a items mamy we view modelu. Jesteśmy na stronie items page, więc view model będzie items view model. No i jak widzimy, items to jest ten observable collection, czyli to, co przed chwilą tłumaczyłem, że to jest właśnie zwykła lista, która dodatkowo informuje o zmianach. No i to jest jakby wszystko już podpięte, porobione, także nie ma co tego zbytnio analizować. Tutaj mamy MainPage'a, który zajmuje się tym, żeby wyświetlać stronę oraz master, czyli menu. Czyli to też jest jakby dodatkowo zrobione, to, że mamy na górze taki niebieski pasek, mamy do kliknięcia hamburger menu, które wyświetla nam browse i about, to jest wszystko dzięki temu, że to jest zrobione w taki sposób. No i mamy te menu page, które ma browse i about. I new item page, gdzie dodajemy nowy itemek. Dobra, także jeśli chodzi o kod, to mniej więcej tyle. Możecie sobie jeszcze tak bardziej poanalizować, jeśli chcecie. Naprawdę nie ma tutaj zbytnio dużo trudnych rzeczy. Kod jest jakby przygotowany, więc możemy go sobie użyć. I myślę, że w przyszłych odcinkach, jak będziemy robić jakieś aplikacje mobilne, to będziemy trochę pisać bardziej od zera, ponieważ fajnie jest też ten kod poznać i samemu się na nim sparzyć i napisać coś fajnego, więc powiedzmy sobie, że w tym odcinku, bo on już jest trochę długi, a mamy jeszcze trochę do zrobienia, więc no korzystamy z tego kodu defaultowego, chcę Wam też pokazać, o co chodzi w tych mobilkach. Otóż tego filmiku zaczniemy sobie od takiej pustej aplikacji i napiszemy sobie to od nowa, żebyście wiedzieli, jak to działa, na czym to polega. Dobra, także ustalmy, co mamy do zrobienia w tym odcinku. Chcemy dodać checkboxa do zadań. Po kliknięciu checkboxa chcemy je usunąć i chcemy dodać datę ukończenia zadań, czyli przy usuwaniu będziemy automatycznie do itemka dopisywać datę. I teraz sobie jak o tym myślę, to nie jest to za dobry pomysł, ponieważ jak usuwamy itemek, to my go już nie zobaczymy, prawda? Nie zrobimy widoku zakończonych zadań, no bo nie ma co dokładać sobie pracy. Więc może, żeby tą datę jednak widzieć, to zamiast to jest data ukończenia zadania, to zrobimy ją jako datę stworzenia zadania, czyli nie finish date, ale created date. No i to będzie jakby łatwiej do zobaczenia w faktycznej aplikacji, więc przy tworzeniu itemka będziemy tą datę ustalać. Dobra, także możemy to nawet już teraz zrobić. Czyli tak, robimy tą datę, wyświetlamy ją na liście i robimy checkboxa. Mamy trzy główne taski do zrobienia, także zaczynajmy. Czyli żeby dodać datę, kiedy został utworzony item, przy jego dodawaniu, a to robimy tutaj, add item, tylko że dodajemy już gotowy item, a ten item jest tworzony bodajże w view modelu. Execute load items, tutaj jest ładowanie, a dodawanie jest chyba w item detail, czyli tutaj, tylko wyświetlany, ale mamy tutaj stronę new item page. Czyli jak widać, nie zrobili do niej view modela z jakiegoś powodu i tutaj pewnie w code behind stack. Jak widać, tutaj jest zrobione dodawanie itemka. No nie jest to jakoś tak super fajnie zrobione, no ja bym to już rzucił do tego view modela, skoro robimy MVVM. No ale no taki kod jest gotowy, co z takim musimy teraz działać. Także tutaj mamy ten item, który dodajemy i jak widać przy kliknięciu save jest wywoływana wiadomość add item z tym itemem i ten MockDataStore ją przechwytuje, czyli no tak naprawdę jest wywoływana po prostu ta funkcja z tym itemkiem. Więc zanim tą funkcję wywołamy, możemy tutaj przy itemku item.createdDate zrobić datetime.now, czyli przy zapisywaniu itemka, dodajemy mu created date, taka jaka jest obecnie. Także tę datę już mamy, ale żeby ją zobaczyć, czy ona się tu ustawia, to musimy ją wyświetlać. Czyli przy items page'u, tutaj mamy dwa labele dla tekstu, dla description, to zróbmy jeszcze trzeci label dla daty. Czyli Ctrl-C, Ctrl-V, duplikujemy linię, binding created date. No i tak, designowy tekst możemy ustawić na date, albo w sumie to będzie data wyświetlana, więc dajmy jakąś tam przykładową datę. Line, break, mode, niech zostanie jak jest, style, niech zostanie jak jest, tylko tu jest w sumie text style. No ale tak, my w sumie wyświetlamy datę jako tekst, więc to nie będzie przeszkadzać. Wszystko chyba będzie działać, więc teraz zobaczmy sobie preview, ale może w splicie, czyli w taki oto sposób. I ładuje nam się, jak widać, datę widać jako trzeci element, więc myślę, że jeszcze dodajmy sobie ją do ItemDetailPage, czyli jak będziemy wchodzić w itemka, to żeby też zobaczyć tą datę. I tak samo Ctrl-C, Ctrl-V w taki oto sposób, date, dwukropek, binding item created date. I tutaj też jakąś datę możemy ustalić na sztywno i w splicie zobaczyć sobie, jak to będzie wyglądać. Jak widać, tekst, description, date. Dobra, także skompilujemy sobie aplikację, zobaczymy, czy nam działa data. Jak ona nam zadziała, to przejdziemy do checkboxa. Mamy tutaj emulator, odpala się aplikacja. O, i teraz będziecie widzieć, ile trwa mniej więcej czas kompilacji, czyli zrobiliśmy parę zmian, zarówno w pliku XAML, jak i w plikach CS, czyli tak jakby pełny zakres zmian. I jak widać, minęło może z 10, z 15 sekund i aplikacja się uruchamia, skompilowana. Także no, porównajcie sobie to z czasem kompilacji na przykład na Windowsie. No, będzie pewnie trochę różnica, ale no, tak trzeba z tym działać. Dobra, także jak widać, mamy tutaj ustawione daty, tylko tak, przy tych 6 itemków na sztywno wpisanych, te daty są domyślne, bo one były już stworzone wcześniej. Możemy te daty gdzieś tam na szybno wpisać, ale przy tworzeniu nowego na pewno powinno nam dać date.now, czyli powinno dać nam 22 lipca. Zobaczmy save i jak widać mamy na dole 22 lipca, 3:25 p.m. Dobra, czyli data nam działa, jak klikniemy na itemka, to też tą datę widzimy. Dobra, także dodajmy sobie teraz po lewej stronie od itemków checkboxa, po którego kliknięciu usunie nam itemek z listy. Czyli emulator na bok, wyłączamy sobie aplikację. I tak, musimy dodać checkboxa po lewej stronie od itemka, a każdy itemek jest wyświetlany jako jedna kontrolka w items page'u. Więc tutaj mamy ten itemek, label, 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 a po lewej stronie od tych labeli chcemy mieć checkboxa. Czyli tutaj mamy StackLayout, czyli ten StackLayout działa tak samo jak StackPanel w WPF-ie, czyli itemki są ustawiane jeden pod drugim. Możemy zrobić sobie z drugiego StackLayouta, który będzie miał inną orientację i orientację horyzontalną. I dzięki temu, tylko tu już mało miejsca przez to preview, może dam samo source. Dzięki temu ten StackLayout będzie ustawiał itemki jeden obok drugiego horyzontalnie, a w środku niego będzie ten StackLayout, który ustawia jeden pod drugim. Ctrl X, Ctrl V. No i jeszcze możemy zrobić sobie wcięcie, czyli w taki sposób i klikamy Tab. Dobra, no i teraz przed tym StackLayoutem wstajemy checkboxa, czyli checkbox. No i teraz musimy przypiąć do klikania jego to, żeby itemek został usuwany. Binding context, ustawić go na jakąś zmienną, która będzie w tym itemku. Czyli na przykład binding is selected. No i w ten oto sposób, tutaj nie musimy dawać nic do środka checkboxa, bo nie chcemy mieć tekstu, chcemy mieć sam checkbox. No i w ten oto sposób w itemku teraz możemy tą zmienną public bool is selected zrobić. I w tej zmiennej możemy zrobić to tak, że ona zawsze zwraca nam false, czyli ten checkbox będzie niezaznaczony, a przy ustawianiu tej wartości to usuwamy ten itemek, czyli bierzemy naszego MockDataStore, a weźmiemy go w taki sam sposób, jak tutaj jest on zrobiony, Dependency Service Get Data Store Item, czyli bierzemy sobie to, kopiujemy i na itemku przy ustawianiu checkboxa dostajemy tego MockDataStore'a, więc możemy go sobie zapisać do MockDataStore, do jakiejś zmiennej. Ctrl kropka, żeby tutaj Dependency Service zostać. I wybieramy Using Xamarin Forms oraz Using To-Do List Services. No i mamy ten MockDataStore, więc możemy go sobie teraz wykorzystać, żeby MockDataStore.delete item i usuwamy item o ID-ku, które mamy w propertiesie ID. No i to jest jakby usuwanie zrobione, tak? Czyli przy jakimkolwiek zmianie is selected usuwamy item. Więc jeśli klikniemy na checkbox, ten is selected się zmieni, no to usunie nam ten item. Więc zobaczmy, spróbujemy sobie skompilować aplikację, czy nam to już zadziała, czy jeszcze coś trzeba dorobić. Mamy tutaj emulator, odpala się aplikacja. Zobaczymy, jak ten checkbox w ogóle wygląda, czy nam się wyświetli, bo w sumie nie zobaczyliśmy tego w designerze. I jak widać, mamy takie różowe checkboxy. Jak klikniemy na jakimś, to nic się nie stało, czyli ten delete item nie został wykonany. Sobie zobaczmy, dajmy sobie tutaj breakpointa i jeszcze raz kliknijmy na checkboxie i widać, ten event się w ogóle nie wykonuje, czyli nie działa nam ten binding tutaj, binding context is selected. Więc zamiast tego spróbujmy jakiejś innej propercji, na przykład jest coś checked, tak, mamy is checked, czyli checkbox is checked i to też będzie jakby tak samo podpięte. No binding context, jak widać, służy do czegoś innego, więc spróbujmy sobie to teraz w taki sposób, czyli wyłączmy i włączmy aplikację. No i sprawdźmy teraz. Chodzi o to, że checkbox, to czy on jest zaznaczony czy nie, nie ma na zmiennej binding context, tylko na zmiennej is checked. Więc to powinno teraz zadziałać i teraz właśnie przy zmianie tego checkboxa powinien się wywołać tam ta funkcja. No i sprawdźmy to, też mamy te same checkboxy, klikam jednego i jak widać, wywołuje się funkcja delete item async, więc checkboxa możemy usunąć, wznowić aplikację i jak widać, item nam zostaje, czyli funkcja się wykonuje, ale ten item zostaje, czyli to delete item async usuwa nam item z tego MockDataStore, ale nie usuwa nam tego itemka z naszej listy tutaj items, czyli jak widać, tutaj jest subskrypcja do dodawania itemka, to musimy dokładnie taką samą subskrypcję zrobić do usuwania itemka. Czyli Ctrl-C, Ctrl-V, subskrypcja delete item. I teraz tak, bo tutaj jest subskrypcja dla danej strony. My chcemy się subskrybować, jak jesteśmy na stronie ItemsPage, a nie New Item. Items page i jak zrobimy delete item, to chcemy go usunąć z listy, remove. No i data store też chcemy dać remove, znaczy delete akurat w tym przypadku. Czyli teraz musimy zrobić, tutaj będzie new item.id, no i może nie new, tylko po prostu sam item to delete. No i będzie jakby taka bardziej deskrypcyjna nazwa. I robimy to w taki sposób. Czyli teraz tak samo jak tutaj dodawaliśmy itemek, tak samo musimy teraz go usunąć. Czyli zamiast robić to w taki sposób, jak zrobiliśmy, przejdźmy sobie do New Items Page i skopiujmy sobie właśnie ten taki send. I teraz przy itemku, zamiast zrobić tego, możemy zrobić sobie to. Czyli sendujemy delete item na naszym itemku, czyli this, bo this to daje nam aktualną instancję naszej klasy. Dobra, także sprawdźmy, czy teraz nam zadziała. Resetujemy sobie aplikację. Chodzi o to, że po prostu robimy to w taki sposób, żeby zarówno MockDataStore, jak i też ten remodel z tymi itemkami dostały informacje o tym, że coś usuwamy. Czyli żeby ten item też zniknął z widoku, bo on zniknął sobie z tej takiej klasy MockDataStore, tutaj już go nie było, ale nie zniknął z widoku naszego. Czyli dalej był wyświetlany w aplikacji, a tego nie chcemy, bo właśnie po to chcemy usuwać, żeby go już nie widzieć, prawda? No i mamy naszą aplikację, klikamy checkboxa, no i itemki dalej zostają. Więc trzeba się zastanowić, czy w ogóle dostajemy ten event, bo prawdopodobnie nie, bo gdybyśmy go dostawali, to itemki by znikły. Jak widać, jak zaznaczam, to ten event się nie wywołuje. Czyli coś jest problem z tym subscribe, tym ItemsPage, bo on jak widać nie wykrywa, że jest na ItemsPage'u i coś właśnie tutaj nie działa. Więc takie sytuacje też się zdarzają. Trzeba jakby zobaczyć, o co chodzi z tym Messaging Center i zrobić to w taki sposób, żeby nam działało. Jak widać, jak najedziemy na send, to mamy send od item i item jest senderem. A my daliśmy u nas w ItemViewModel, że senderem jest ItemsPage. Więc może zmienimy tutaj na item i zobaczmy, czy razem to zadziała i upewnimy się, że delete item jest dokładnie tak samo napisany, jak to jest tutaj. Ctrl V, tak, dokładnie tak samo. Więc resetujmy jeszcze raz aplikację. Może tym razem się uda, jak to mówią, do 3 razy sztuka. No i mamy ten sam widok. Jeszcze sprawdźmy, czy na pewno ten send się wykonuje. Więc damy sobie breakpointa. Jak kliknę checkboxa, to nic się nie stało. O, teraz tak, poszło ten send, czyli on się wykonuje. Jesteśmy upewnieni, że tak się dzieje. No i jak wznowimy aplikację, to jak widać dostajemy się teraz do tej Messaging Center, czyli teraz nam to zadziała, możemy breakpointa usunąć. Jak widać chodziło o tego sendera, żeby to był item. No i wznowimy aplikację i jak widać te itemki, które zaznaczamy, usuwają się z listy. Nawet jest taka fajna animacja usunięcia. Jak widać wszystko nam działa, wszystkie zadania wykonaliśmy, nie mamy nic na liście. Jak widać także wychodzi na to, że wykonaliśmy nasze zadanie. Więc to było na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że czegoś się nauczyłeś. W przyszłości będzie się pojawiać właśnie więcej aplikacji, nie tylko mobilnych, ale też desktopowych, webowych. Ogólnie daj znać, czy aplikacje mobilne konkretnie chcesz, żebym dalej robił Visual Studio for Mac, czy jednak woli, żebym się przeniósł na Windowsa, bo na przykład bardziej zaznajomione jest to dla Ciebie środowisko, czy po prostu chcesz zobaczyć, jak to jest po stronie Windowsa. No i też jeśli macie jakiś inny feedback, to chętnie poczytam komentarze, więc zapraszam do komentowania tego filmiku. W tym to już wszystko. Do zobaczenia na następnych filmikach na temat C#. Cześć!